Niko, czwarta książka za tobą. Gratulacje. Czy zdradzisz nam, o czym jest ta książka? Dziękuję ci bardzo. Czwarta książka, myślę, że nie ostatnia. Książka jest od miłości, jak sam tytuł sugeruje. Kochaj albo żyć. Nie, kochaj albo żyj. Żyć też trzeba, kochając. Więc zupełnie inna niż do tej pory. Książka kompletnie nie porusza tematów książek moich poprzednich. Jest może łatwiejsza, jest bardzo intymna i bardzo kobieca. Polecam wszystkim, ale dziewczyny, to szczególnie dla was. Powiedz, jaki rozdział był dla ciebie najtrudniejszy, który gdzieś tam najbardziej zapadnie ci w pamięci? Chyba rozdział o Wadimie, dlatego że to był mężczyzna, który wkroczył w moje życie i tak naprawdę dla niego w jakiś sposób i przez niego nie do końca, ale pośrednio rozstałam się z moim byłym mężem. Gdzieś jednak zadziałał ta znajomość i trudny, ponieważ po nim została mi ogromna blizna. Powiedz, w wywiadzie wspominałaś, że 4 lata na wolności, 4 książki. Czy planujesz kolejną? Tak, no 4 lata temu opuściłam areszt śledczy. Zostałam uniewinniona z najcięższego zarzutu kierowania grupą przez wyrokiem, już prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie. I jakoś tak się zdarza, że co roku, a już 4 lata jestem po tej stronie. Czynnie żyję, uczciwie żyję, pracuję, odprowadzam podatki i piszę książki. I to jest 4. książka i tak się składa, że co roku jest kolejna. Powiedz, skąd pomysł na właśnie tą książkę? Kochaj albo żyj. Jestem kobietą i dla mnie sensem życia jest miłość i bez miłości nie wyobrażam sobie funkcjonować. Zresztą my kobiety wszystkie tak mamy, dlatego ta książka jest dedykowana głównie do kobiet. I pomyślałam sobie, że w końcu o tym napiszę. Do tej pory były to książki trudne, troszkę zahaczały o sprawy ściśle męskie, a ta jest taka typowa dla kobiet.